Dzień dobry, baranki, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć. Od 29 do 5 maja. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć. Baranki, 10 mieczy i król buław. Mam wrażenie, że widziałam już gdzieś tą. W którymś czytaniu ostatnio, właśnie tą konstelację kart. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co karty chcą powiedzieć, to mówią o jakimś zakończeniu z mężczyzną, być może o jakimś zakończeniu jakiejś znajomości, może o zakończeniu jakiejś relacji. Możliwe, że ten mężczyzna jest z żywiołu ognia, baran, lew lub strzelec. Mogą być jakieś transformacje, czyli zmiany związane z tym mężczyzną. Być może to ten mężczyzna coś zakończy, może to być, że wy zakończycie, a może chodzi w ogóle o jakieś zmiany z nim związane. Więc to mogą być jego jakieś tam prywatne kwestie, które również was mogą dotyczyć, ale również może ogólnie chodzić o jakieś zmiany właśnie z nim. Być może nic się nie działo, a coś ruszy do przodu, a może wręcz odwrotnie. Coś działało, a tutaj nagle przestaje, tak, funkcjonować. Może chodzić o jakąś aktywność, zarządzanie. Coś możecie zmieniać właśnie, jeśli chodzi w tym tygodniu o jakieś właśnie kwestie związane z na przykład jakimś zarządzaniem, jakimś przedsięwzięciem. Ewentualnie możecie stwierdzić, że inaczej podchodzicie do pewnych kwestii, do jakichś usług na przykład, albo do jakiegoś mężczyzny ogólnie rzecz biorąc. Tu oczywiście król buław może być szefem, więc tutaj też może być jakieś zakończenie współpracy z nim, zakończenie na przykład jakiejś umowy. To może być po prostu w ogóle przestanie pracowania dla niego na przykład, tak? Więc tutaj jakieś zmiany w umowach z nim związane, jeśli mówimy tu o pracy na przykład, więc też takie sytuacje. A zobaczmy, co wam karty radzą. Piątka buław, walczyć o swoje. No właśnie, więc możliwe, że on będzie chciał coś zakończyć, na przykład jakąś umowę, albo na przykład na szybko, żebyście coś podpisali, więc walczcie tutaj o swoje. Jeżeli będziecie uważać, że coś jest tutaj niesprawiedliwe, że nie chcecie czegoś jeszcze kończyć, albo po prostu, no na przykład, tak jak mówię, no może chcieć zakończyć jakąś umowę bez na przykład jakiejś, bez zaoferowania wam jakiegoś wynagrodzenia, więc mówię tutaj też, pokazuje się, żeby walczyć o swoje, więc ogólnie rzecz biorąc, czegokolwiek tu będzie dotyczyć, no to piątka buław mówi, żebyście właśnie no, nie pozwolili sobie tutaj na jakieś straty i walczyli o swoją rację. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 29 kwietnia do 5 maja. Byczki, zobaczmy. Karta Księżyca i pazik monet. No, tu mogą być jakieś niejasności związane na przykład z jakimś dodatkowym zleceniem, z jakimś zarabianiem pieniędzy, z jakimś kursem. Możecie obawiać się jakiegoś zlecenia, jakiegoś nowego pomysłu, wdrożenia czegoś innowacyjnego, ewentualnie jakiegoś kursu. Tu w ogóle jakieś nowości się pojawiają. Mogą dotyczyć kwestii właśnie zarobkowych i tutaj albo wasze obawy o to. No, bo to jest jednak coś nowego, może nie robiliście tego, może sami zastanawiacie się, czy warto na przykład w tym tygodniu, czy warto w ogóle na przykład się szkolić w tym kierunku. Może praca, więc może też macie jakieś obawy z tym związane, jakiś stres na przykład. Może chodzić tutaj o jakąś nową relację, nową znajomość. Pazik, no, może być to mężczyzna z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna, i tutaj też jakieś obawy z tym związane mogą być, z tą relacją, z tym mężczyzną, może z jakąś komunikacją, jeśli chodzi o niego. Może być tak, że ktoś tutaj coś ukrywa, może wy, może on, coś tu jest jeszcze niejasne, coś dopiero się zaczyna rozwijać. Tak samo, jeśli mówimy o tych kwestiach wcześniej, o których powiedziałam, mogą być obawy.
ale może być też tak, że tutaj coś jest niejasnego, stąd właśnie jakieś takie zastanawianie się. Może te obawy wynikają z tego, że tutaj nie jest wszystko tak jasne, jasno pokazane czy jasno powiedziane, jeśli chodzi na przykład o jakieś zlecenie czy o jakąś pracę, tylko takie jest coś ukryte. Ktoś nie mówi wszystkiego, coś jest no, nie do końca no, jasne, klarowne, przejrzyste na tej zasadzie, więc gdzieś tutaj to może budzić jakieś wątpliwości w Was. Czyli może dotyczyć relacji, pracy, jakichś pomysłów nowych, innowacyjnych, kursów, szkoleń, dokształcania. Może jeszcze sami nie wiecie na przykład, w którym kierunku podążać. No więc coś takiego się tu pojawia. Oczywiście może chodzić również o dziecko, więc też tu jakieś niejasności. Albo jakieś obawy związane z jego decyzjami. Rada. Czwórka mieczy. No to karty Wam radzą w tym tygodniu. Jeśli chodzi tutaj o te kwestie, o których mówię, no to albo odpoczynek, albo dystans. Dystans do tych spraw, które się będą działy, do tego jakiegoś nowego początku. Tu może się zacząć też jakaś działalność kreatywna, więc tutaj też jakiś taki dystans będzie potrzebny do tego. Może będzie potrzeba izolacji, na przykład, żeby przemyśleć sobie jakieś pomysły, żeby w ogóle zastanowić się nad czymś, więc tutaj może faktycznie być potrzeba odpoczynku. Jeżeli coś Was mocno stresuje, denerwuje, tu może jakiś nowy pracownik na przykład przyjść do pracy, jeśli jest to osoba, która po prostu wzbudza w Was jakiś stres, lęk, czy ta sytuacja w ogóle nowa, no to może faktycznie warto jakiś urlop sobie wziąć, jakiś odpoczynek, tutaj no, troszeczkę ukoić te nerwy, więc tak jakby zdystansować się do tej sprawy. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 29 kwietnia do 5 maja. Bliźnięta, król monet, 8 kielichów. Jakaś zmiana decyzji w tym tygodniu. No, tutaj mogą być jakieś kwestie. Zacznę od pracy, bo też się pojawiają tutaj jakieś kwestie, więc albo tutaj coś Wam się nie podoba w jakichś decyzjach, w jakichś decyzjach, zarządzeniach, powiedzmy, w oczekiwaniach na przykład szefa. Więc gdzieś tutaj może się Wam coś nie spodobać. Może jakaś rozmowa, która no, nie przyniesie jakichś tam Waszych oczekiwanych rezultatów czy zamierzeń i po prostu pokazuje się tak, jakbyście rezygnowali z czegoś, tak jakbyście odchodzili z ciężkim bólem serca. Być może lubicie tą osobę, tu może być sympatia, może lubicie tą pracę, ale jednak są jakieś takie kwestie, rzeczy, że po prostu w jakiś sposób Wam nie odpowiadają, nie pasują, więc tutaj jakieś takie decyzje możecie podejmować w tym tygodniu, że rezygnujecie z czegoś, odchodzicie, nie wchodzicie. Tu może szef zaproponować jakieś no, nowe stanowisko, może Wam to nie odpowiadać. Tu są kwestie takie odejścia, ale z takim ciężkim bólem serca, czyli że bardzo lubię to, co robię, ale jednak mimo wszystko chcę coś nowego. Też może być tak, że ktoś po prostu chce czegoś nowego, ktoś chce zmienić na przykład kierunek swojej działalności. Może tutaj po prostu chodzi o to, że ktoś z Was chce zacząć coś na własną rękę robić, a nie chce pracować już dla kogoś, więc mimo wszystko, że było bardzo fajnie, fajna praca, no to postanawia lub zastanawia się nad tym, czy nie odejść po prostu od tego, czy nie zmienić czegoś w swoim życiu, czy nie pójść w coś nowego. Możliwe, że też pojawiła się jakaś oferta lub pojawi się jakaś propozycja na przykład pracy czy współpracy z kimś innym. I stąd te decyzje na przykład. Jeśli mówimy o sprawach sercowych, powiedziałabym, czyli uczuciowych, król monet może oznaczać partnera, stałego partnera raczej, i tutaj może być kwestia też tego, że Wam się coś nie podoba, nie podobają się na przykład jego decyzje, może na przykład jakiś ostatni zakup Wam się nie spodoba i tutaj wyrazicie swój sprzeciw, negatyw, tak, jeśli chodzi o to na przykład jakiś tam zakup albo jakiś wydatek może być. No tutaj mogą być różne kwestie. Coś może się Wam po prostu tutaj nie spodobać, może jakaś rozmowa, jakaś sytuacja właśnie związana z partnerem i postanawiacie dokonać jakiejś zmiany, wziąć sprawy w swoje ręce. Niektórzy z Was może po prostu potrzebują oddechu od tej relacji i po prostu no,
Na kilka dni się rozstaniecie, na przykład. Może ktoś w ogóle odejdzie. Może być tak, że po prostu będziecie gdzieś wyjeżdżać i tutaj też może być na przykład jakaś podróż pokazana, że trzeba będzie się też na chwilę odciąć od partnera, tak? Bo jak jedziecie gdzieś, no to sami. Więc tutaj i może być ciężko, bo zawsze jesteście razem, a gdzieś jednak postanawiacie wyjechać, no i tutaj na przykład z jakąś przyjaciółką i po prostu. No i to jest ciężko, tak? Ciężko zostawić go, na przykład samego partnera, mam na myśli. Więc tu mogą być właśnie takie sytuacje, takie kwestie. Może być tak, że ktoś się odcina od jakichś tutaj pieniędzy, po prostu. Stwierdzacie, że nie ma sensu robić czegoś, nie wiem, a przynosi to zyski na pewno, bo w Królu to są dobre pieniądze. Natomiast, no, chcecie albo coś nowego, albo coś więcej, albo coś zmienić w swoim życiu na tej zasadzie. Zobaczmy, co karta rada. Co radzą karty? Rycerz mieczy, no powiedziałabym, żeby tutaj walczyć o swoje, żeby po prostu, jeżeli jakaś podróż faktycznie by się tutaj szykowała, no to żeby jechać. Jeżeli trzeba będzie jakąś dyskusję przeprowadzić, no to przeprowadzić. Jeżeli trzeba będzie postawić na swoim, no to też to zrobić. Może trzeba będzie być asertywnym w jakiejś tutaj sytuacji. Trzeba będzie powiedzieć wprost, szczerze, co myślicie na dany temat. I to może spowodować różne sytuacje, różne reakcje, jeśli tutaj szczerze powiecie, co myślicie o pewnych kwestiach. No i faktycznie tutaj jakieś jest pokazane odejście, jakaś zmiana po prostu. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Raki. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy. 9 mieczy i 7 kielichów. No to tutaj niektórzy z Was w tym tygodniu mogą coś idealizować. Możliwe, że wy olbrzymiacie coś na przykład. Możliwe, że mocno się zastanawiacie nad jakimś wyborem. Niektórzy z Was jakieś opcje, możliwości, może jakaś propozycja, może kilka propozycji się tutaj pojawia wokół Was. Może po prostu macie dylemat, jeśli chodzi o jakiś mężczyzn na przykład, albo jeśli chodzi o jakieś oferty, o jakieś propozycje. No różne kwestie mogą tutaj być. W każdym bądź razie mocno się nad tym zastanawiacie, nie daje Wam to spokoju w tym tygodniu. Myślicie nad tym, co zrobić. Mam wrażenie, że w tym tygodniu raczej będziecie rozmyślać niż działać. Karta siedmiu kielichów to karta zastanawiam się, nie wiem na co się zdecydować, więc to jest taka karta też niezdecydowania w pewnym sensie. Natomiast no, tutaj myślenie się pojawia. To, że nie daje Wam coś spokoju, coś Was męczy, dręczy cały czas, gdzieś powracają jakieś myśli. Cały czas myślicie po prostu o tym, co wybrać, na co się zdecydować, co będzie korzystne na tej zasadzie. Może tutaj chodzić, tak jak powiedziałam na początku, że wyolbrzymiacie coś. Miałam na myśli jakieś idealizowanie marzeń, jakichś zamiarów, że chcielibyście coś osiągnąć, ale nie robicie nic w tym kierunku, że gdzieś tutaj jest rozmyślanie na przykład właśnie na temat, no powiedzmy, jakiejś relacji, no już macie jakieś tam wyobrażenia, cały czas wam po głowie chodzi, myśli, no piękne myśli, fantazje, tak, gdzieś tam się pojawiają w tej głowie, więc cały czas to myślenie jest. Różne już sytuacje, widzicie się w różnych tam kwestiach i tak dalej, no ale nie podejmujecie na przykład żadnego kontaktu z tą osobą, nie robicie nic, żeby do tego dojść, tak, żeby zrealizować te swoje fantazje na przykład, więc to jest taka karta na przykład, ta siódemka kielichów, no i przy tej dziewiątce właśnie rozmyślanie albo strach was po prostu, strach, po prostu obawiacie się, tak, na przykład podjąć jakieś decyzji, czyli zrobić tego pierwszego kroku na przykład, albo coś zaproponować, też tak może być, zobaczmy co karty wam radzą, porozmawiać z partnerem, król kielichów, ewentualnie doradzić się kogoś, jeżeli tutaj mówimy o kwestiach uczuciowych, bo też tak może być, no to właśnie doradzić się kogoś, komu ufacie, komuś, do kogo macie jakieś tam zaufanie. Może chodzić tu o rozmowę po prostu z partnerem, jeśli to te kwestie mogą dotyczyć jego w tym tygodniu, to jak najbardziej porozmawiajcie z nim, ewentualnie doradźcie się kogoś, tak jak mówię, zaufanego, to może być ojciec, ktoś po prostu, kto wiecie, że jest w stanie wam coś mądrego powiedzieć po prostu.
Także karty Wam tak radzą. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Lwy, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy. Lwy, 9 monet i 9 mieczy, dwie dziewiątki. Myślę, że możecie się czymś martwić w tym tygodniu. Więc myślę, że karty Wam mówią, żebyście się nie martwili. Natomiast tutaj pokazują się zamartwianie się na przykład kwestiami związanymi z Waszym statusem. To znaczy, jeżeli jesteście singlami, nie macie jakiejś tam osoby, partnera na przykład, no to właśnie to Wam spędza sens powiek, tak? To jest, myślicie, zastanawiacie się nad różnymi kwestiami, wyolbrzymiać możecie pewne rzeczy, pewne jakieś tutaj sytuacje, problemy. Może chodzić na przykład o kwestie związane z majątkiem, z pracą. Może w ogóle coś chcecie sprzedać, coś chcecie kupić, więc gdzieś tutaj też włącza się myślenie, cały czas myślicie, czy to się opłaca, czy nie. Może tu chodzić o duże kwestie, może chodzić o kwestie nieruchomości, może chodzić o kwestie związane z pracą, po prostu zarobki, pieniądze. Więc tutaj też myślenie, zastanawianie się, może chodzić o inwestowanie, oszczędzanie tak naprawdę. Więc też cały czas coś tu możecie wyolbrzymiać, coś możecie stwarzać. Na przykład no, sami niepotrzebnie sobie w głowie mętlik możecie na przykład robić. Może być tak, że po prostu no, coś wam spędza sen z powiek. Cały czas gdzieś tam się zastanawiacie, myślicie, co zrobić, jak obejść tą sytuację, co będzie korzystniejsze. No, czego Wam brakuje do pełni szczęścia, tak naprawdę o tym możecie rozmyślać cały czas. Ogólnie możecie się martwić też o tą swoją sytuację, na przykład może chodzi o zabezpieczenia domu, na przykład zabezpieczenia pieniędzy gdzieś na koncie, na przykład czy coś, więc też tutaj jakieś kwestie takie mogą być. Może chodzić, tak jak mówiłam, o jakieś zakupy, o jakieś nieruchomości, może chodzić o jakieś kwestie związane z pracą. Ale dobra, zobaczymy, co karty Wam w ogóle radzą w tej sytuacji. Szóstka kielichów. No właśnie, ja bym powiedziała, że zachować spokój. Spokój, który był do tej pory. Tutaj mogła być jakaś sytuacja, która lub wydarzy się dopiero taka jakaś sytuacja, która może wprowadzić jakiś niepokój u Was. Tak jakby albo ktoś Wam coś powiedział i Was coś zaczyna niepokoić w tym tygodniu, albo coś zauważacie i zaczynacie się niepokoić. Może właśnie zaczynacie też wyolbrzymiać pewne kwestie. No ja bym powiedziała, że karty Wam radzą zachowanie takiego spokoju sprzed tego zamieszania, czy sprzed tego tych myśli, które Was zaczęły nachodzić ostatnio, powiedzmy właśnie, i one gdzieś Wam tam nie dają spokoju. Szóstka kielichów to taka melancholia, spokój, więc myślę, że karty też mogą mówić, że wyolbrzymiacie pewne rzeczy, że może po prostu żeby się uspokoić, żeby po prostu bardziej się zrelaksować, żeby starać się nie przejmować tym, co tutaj Wam na przykład jakimiś pomysłami nowymi, czy tym, co Was tutaj męczy, żeby się po prostu aż tym tak nadmiernie naprawdę nie przejmować, że to mogą być błahe sprawy tak naprawdę, ale Wy po prostu no, bardzo mocno je możecie odbierać. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry panny, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy, panny, panny. Osiem kielichów. Gwiazda. Osiem kielichów i gwiazda, czyli macie nadzieję na jakieś zmiany, macie nadzieję na jakieś odejście, na jakąś podróż. Niektórzy z Was na być może coś chcecie zmienić w swoim życiu. I faktycznie no, tutaj w tym tygodniu pojawia się jakaś okazja, szansa, by móc to zrealizować. Ktoś może coś Wam zaproponować, może się pojawić ktoś nowy, a może ten ktoś jest od jakiegoś czasu i właśnie dlatego wahaliście się, czy wahacie się z podjęciem jakiejś tutaj decyzji, na przykład dotyczących relacji. Może się pojawił ktoś nowy, może ktoś z przeszłości, może w ogóle jakaś nowa relacja, a jesteście w jakiejś, więc tutaj gdzieś mogą być takie kwestie, że możecie się zastanawiać nad odejściem w coś nowe, a możecie po prostu to zrobić, czyli odejść od kogoś, możecie coś zostawić za sobą. Może chodzić o relacje, może chodzić o pracę. Też tutaj coś może się Wam nie podobać, może oczekujecie zmian, może już od jakiegoś czasu marzyliście o czymś i ktoś Wam nagle coś proponuje fajnie.
fajnego, jakąś ofertę, jakieś zlecenie, jakąś, no tu jakieś takie kwestie. Tutaj jest na przykład wyjście z jakiejś strefy komfortu, żeby coś zmienić w swoim życiu. Coś tutaj, o czym marzycie, coś, co do czego macie nadzieję, że się zrealizuje, że się spełni. No w tym tygodniu tak jakby robicie krok do przodu. Coś zaczynacie zmieniać w swoim życiu. Osiem kielichów to jest taka karta, kiedy odchodzimy od czegoś z wielkim bólem serca. Tak naprawdę. Albo pojawia się coś na horyzoncie nowego, jakaś nowa oferta, nowa propozycja, albo po prostu chce się iść w coś w ogóle nowego, robić coś nowego, zacząć od początku na tej zasadzie. Ale to nie jest tak, że zapomina się i odcina się tak od tej przeszłości, bo kielichy zawsze sugerują no, te emocje, więc gdzieś tutaj to jest, że tutaj coś chce się zmienić, ale to jest bardzo ciężkie, żeby to zrobić tak naprawdę. Więc gdzieś tutaj te marzenia wasze być może albo macie nadzieję na to, że się coś tu zrealizuje, albo tak jak mówię, po prostu idziecie w coś nowego. Zobaczmy, co wam karty w ogóle radzą. No, zacząć coś nowego, pazik monet. Tu może chodzić o pieniądze, o pracę, o jakieś zlecenie, o coś, jakiś kurs, szkolenie. Być może chcecie iść w ogóle w innym kierunku. Na przykład pracujecie gdzieś i jest wam fajnie, ale chcecie robić zupełnie coś innego. Jakieś macie marzenie, że chcielibyście na przykład mieć własną działalność i tutaj idziecie w to. No, radzą wam iść w coś nowego, faktycznie. Nowe pomysły, nowe idee, nowe marzenia tutaj. Nowe, w ogóle nowe zlecenia jakieś. Także, żeby dać szansę właśnie czemuś nowemu. Przypuszczam, że chodzi o zrealizowanie czegoś, co już po głowie wam chodzi od jakiegoś czasu. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Wagi, witam was. Zobaczmy, co karty chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy, Wagi. Rydwan. Umiarkowanie. No, to może być ważny dla Was tydzień, Wagi. Tutaj pojawia się tak jakby chęć takiego przystopowania. Może nie tyle chęć, ale karty mówią o tym, że może w tym tygodniu warto coś zatrzymać. Może nie warto aż tak pędzić do przodu. Może warto właśnie, akurat mamy taki tydzień, gdzie będzie trochę wolnego, więc warto odpocząć od właśnie tutaj spraw zawodowych. Być może do tej pory wszystko w tym biegu, może się tu szybko wszystko dziać, po prostu duży pęd, dużo obowiązków, dużo zadań na głowie, dużo spotkań różnego rodzaju, biznesowych, prywatnych, jakieś tutaj w ogóle inne wymagania, inne oczekiwania po prostu, więc tutaj wszystko szybko, szybko w tym rydwanie, tak? Dąży się do celu, po prostu biegnie się na oślep, można powiedzieć. Choć może to jest trochę złe słowo, że na oślep, ale się biegnie tutaj do zwycięstwa po prostu, do realizacji swoich celów. No i karta umiarkowania, która mówi: zatrzymaj się, daj sobie chwilę spokoju. Więc być może faktycznie w tym tygodniu może być też to na tej zasadzie, że będzie pół tygodnia, znaczy kilka dni takich, tak? Czyli kilka dni takiego biegu, a kilka dni właśnie takiego spokoju, relaksu, możliwości odpoczęcia gdzieś, wyjazdu na przykład, miłego spędzenia czasu, może być jakieś jezioro, woda, gdzieś nad jakimś lasem, więc gdzieś w terenie po prostu, gdzieś wśród jakiejś, może być wyjazd tu pokazany, po prostu wyjazd odpoczynkowy, relaksujący, coś takiego. I to będzie wam bardzo potrzebne, żeby nabrać sił, energii, przepraszam, po prostu następny tydzień, tak? Do pracy na przykład, żeby móc później realizować kolejne cele, jakieś zamierzenia wasze, więc gdzieś tutaj coś takiego się pojawia. No więc właśnie tak tu może być. Może chodzić właśnie o to, żeby troszeczkę przystopować, żeby troszeczkę zwolnić tempa na tej zasadzie. Czy chodzi o relacje, czy tu chodzi o pracę, o jakiś ogólnie bieg. A co karty wam radzą? Rycerz Buław, no powiedziałabym, to jest też taka karta impulsywności, ale to jest karta podróży. Tutaj macie też kartę Rydwan, to też karta podróżowania, więc myślę, że tu chodzi o to, żeby po prostu podróżować, żeby podejmować takie decyzje, żeby gdzieś wyjechać, jeżeli faktycznie jest tutaj
macie w zamiarze gdzieś wyjechać, gdzieś wyjść, gdzieś, nie wiem, spacerować, tak? To jak najbardziej. Korzystajcie z tego. I tutaj, no, karty mówią nawet, że po prostu to może być pod wpływem impulsu podjęte, tak? Czyli na przykład może być tak, że nic nie planowaliście w ogóle i nagle będzie taki ping. I albo ktoś podda myśl taką, albo wy stwierdzicie, że kurczę, nie będę siedzieć w domu, jadę, gdzieś tam jadę, albo idę gdzieś do kogoś, albo po prostu idę, po prostu tak, żeby pochodzić, tak, pospacerować. Podobno dni mają być piękne, więc myślę, że warto. No i to jest na tej zasadzie, że karty wam właśnie radzą taki odpoczynek. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy, Skorpiony, szóstka mieczy i piątka buław. No proszę. No, myślę, że karty chcą Wam powiedzieć to, byście walczyli o swoje. Tutaj może być kwestia jakiejś zmiany, być może przeprowadzki, może po prostu jakiejś podróży, wyjazdu jakiegoś. No i tu może ktoś się nie zgadzać na ten wyjazd, ktoś może Wam tutaj kłody pod nogi kłaść, może Was próbować odwieść od tego, od Waszego pomysłu, od tematu, tak? Od jakichś zmian również, bo szóstka mieczy to karta zmian, więc gdzieś tutaj może coś chcecie pozmieniać w tym tygodniu, może po prostu zmienić kierunek w ogóle swojego działania, może jakąś pracę, może jakieś zlecenia nowe, może w ogóle macie jakieś nowe pomysły na coś, na siebie, na swoją przyszłość, jakiś kurs może Wam do głowy przyszedł. No, może chodzić oczywiście o relacje również, więc może chcecie odejść od kogoś, może tutaj się nad tym zastanawiacie, no może być multum rzeczy tak naprawdę. W każdym bądź razie piątka buław mówi o tym, że no to nie będzie proste. Tu trzeba będzie po prostu z kimś powalczyć o to, w sensie, że możliwe, że jeśli faktycznie chcecie tu jakieś dokonać zmiany w tym tygodniu, na przykład pracy czy czegoś, to może być tu konkurencja jakaś, tak? Więc możliwa jakaś rozmowa kwalifikacyjna o pracę, więc gdzieś tutaj trzeba będzie się liczyć z tym, że że trzeba będzie, że może być ostro, tak? Na zasadzie będziecie musieli jak najlepiej pokazać z jak najlepszej strony. Trzeba będzie powalczyć o tą ofertę na przykład pracy. Ale jeśli mówimy o takich innych też kwestiach, jak mówiłam wcześniej, o jakichś przeprowadzkach, tutaj jakichś podróżach, no to tutaj też może być tak, jak też powiedziałam, komuś może to nie pasować, nie odpowiadać. Będziecie musieli postawić na swoim mocno, argumentować jakieś tutaj kwestie, sprawy. Więc trzeba się będzie postawić po prostu albo bronić tego swojego pomysłu, tego swojego zamiaru. No ale, tak jak mówię, może nie być łatwo. A zobaczmy, co wam karty radzą. Siedem mieczy. No właśnie, karty wam radzą, by być sprytnym, by po prostu to jakoś pokonać. Czyli tu faktycznie mogą być jakieś takie kwestie. Wiecie, może być jeszcze tak, że po prostu wy sami macie taki mętlik w głowie i nie wiecie, co robić. Więc karty tutaj radzą. No, przy tej siódemce mieczy, no to przede wszystkim być sprytnym, wykiwać wszystkich tak na tej zasadzie, więc gdzieś tu, jeśli konkurencja jakaś, no to bądźcie sprytniejsi od tej konkurencji. Jeśli tutaj trzeba będzie, no, postawić na swoim, to też użycie takich sprytnych, fajnych argumentów, żeby po prostu, no nie wiem, na przykład, żeby dostać tą pracę, tak? Więc gdzieś tutaj ta siódemka mieczy mówi o takim właśnie sprycie, o tym, żeby się czegoś na przykład dowiedzieć, tak, może nieformalnie na przykład, jeśli tutaj coś poszukujecie, więc gdzieś coś przeszukać. Internet może, no właśnie, zdobyć więcej informacji, na przykład na dany temat również. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Strzelce. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Strzelce, 10 kielichów. Wow, i as buław. No to karty Wam mówią, żebyście w tym tygodniu
zwrócili uwagę na kwestie partnerskie, na kwestie rodziny, żeby tutaj być aktywnym. Być może chodzi o to, żeby z dzieciakami gdzieś pójść na przykład, żeby aktywnie spędzić czas, gdzieś na przykład na jakimś sporcie, na rowery się wybrać, no na jakiś piknik, tak jak tutaj widać na przykład na ilustracji, może jakąś podróż. Gdzieś może być tak, że wpadnie Wam jakiś taki fajny pomysł do głowy, żeby, no właśnie, żeby gdzieś wyjechać, żeby po prostu fajnie, aktywnie spędzić czas. Może chodzić tylko o partnera, może chodzić o dzieci, może chodzić w ogóle o rodzinę całą, może chodzić o rodziców tutaj, żeby na przykład z nimi spędzić ten czas, żeby rozmawiać, żeby tutaj była fajna, miła atmosfera na tej zasadzie. Oczywiście może chodzić również o kwestię rozgrzania relacji. Gdzieś tu pojawia się namiętność, więc no właśnie, więc może ten tydzień będzie sprzyjał jakimś takim uczuciom. Uczuciom, no bardziej bym powiedziała, odczuciom fizycznym na przykład, więc też tutaj mogą być takie kwestie. Mogą być jakieś innowacyjne pomysły właśnie dotyczące właśnie waszego partnerstwa, czy w ogóle rodziny, więc może wpadniecie na pomysł, żeby gdzieś zorganizować jakieś, no, jakiś fajny wypad na przykład dla waszej dwójki, a może po prostu w większym gronie rodzinnym, ze znajomymi, więc tutaj jakieś miłe spędzanie czasu się pojawia w tym tygodniu. Zobaczmy, co karty Wam w ogóle radzą. Bardzo dobry tydzień. Cesarz. No więc karty Wam radzą zwrócić uwagę właśnie na tego partnera przede wszystkim. Cesarz to partner stały, więc gdzieś tam myślę, że jeśli po głowie też Wam chodzą jakieś kwestie tutaj flirtów i tak dalej, no to karty Wam radzą jednak skupić się w tym tygodniu na rodzinie, na partnerze. No, myślę, że tutaj karty też mówią o jakichś właśnie takich mądrych, przemyślanych decyzjach. Ewentualnie o tym, żeby rozmawiać z partnerem, doradzić się, ewentualnie kogoś, no, kogoś zaufanego, jeśli macie taką osobę, a macie tu jakieś kwestie takie, żeby zapytać, doradzić się o coś, no to właśnie, żebyście skorzystali z pomocy właśnie takiej osoby zaufanej. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, koziorożce. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy. Zobaczmy. Koziorożce, kapłanka, rycerz kielichów. No, tu mogą być jakieś propozycje. A może być jakaś propozycja od na przykład matki, siostry, przyjaciółki na tej zasadzie. Od jakiejś kobiety, której bardzo ufacie. Takiej przyjaciółce od serca. Więc tu może być jakaś propozycja. Może chodzić o wyjście gdzieś po prostu, jakieś spotkanie, jakiś wyjazd być może, a jakąś rozmowę, więc gdzieś tutaj taki miło spędzony czas na przykład z przyjaciółką bym powiedziała. Oczywiście może chodzić o kwestie doradcze, jeśli chodzi o jakiegoś mężczyznę, może będziecie właśnie zasięgać opinii, rady u kobiety, której ufacie. Natomiast tutaj może chodzić o mężczyznę z żywiołu wody, czyli rak, ryby lub skorpion. Więc gdzieś tutaj może tak być możliwe, że ktoś coś może Wam zaproponować tutaj. Może być jakaś randka, spotkanie. Natomiast jeśli jesteście pokazani w kapłance, to mam wrażenie, że możecie nie podjąć tutaj jakiegoś działania. No, tu jest taka zachowawczość pokazana, bardzo bezpieczna ta zachowawczość, tak? Więc gdzieś tutaj myślę, że potrzebujecie czasu na przykład, żeby kogoś poznać. To nie będzie jakaś szybka randka czy coś takiego. Tutaj trzeba przemyśleć wszystko, zastanowić się, trzeba kogoś poznać lepiej, żeby móc na przykład coś więcej, więc na tej zasadzie. Więc myślę, że tu może być chęć po prostu poznawania kogoś jak najbardziej, ale w taki sposób właśnie zachowawczy, bezpieczny, pomału. Może być kwestia jakiejś obserwacji na przykład tego mężczyzny, więc też coś takiego, ale może być też kwestia, o, przepraszam Was, ale mój piesek czasem musi sobie poszczekać, może być kwestia też jakichś sekretów, tajemnic, więc tutaj być może ten mężczyzna Wam powierzy jakąś tajemnicę, sekret, a może po prostu z nim się wiążą jakieś, no, jakieś tajemnice, o których jeszcze nie wiecie. No dobra, zobaczmy, co Wam karty radzą.
Siedem kielichów. No, myślę, że karty Wam tu mogą radzić jakieś takie kroki bardziej zdecydowane, żeby na coś się tu zdecydować, bo tutaj jest kwestia właśnie zastanawiania się, obserwowania kogoś, tak, rozmów, ale może nie podejmujecie jakiegoś tutaj działania. No właśnie, bo siedem kielichów to jest karta tak naprawdę, gdzie się zastanawiam, jestem niezdecydowana, więc karty Wam radzą, żeby się zdecydować, żeby no, zrobić krok do przodu, żeby po prostu podjąć jakąś inicjatywę, działanie, bo być może, tak jak mówiłam na początku, możecie być bierni w stosunku do tego mężczyzny, do jakichś propozycji, do jakichś ofert, które tu mogą się u Was pojawić. No i Wy się będziecie zastanawiać. A karty Wam radzą, podejmij decyzję, zdecyduj na tej zasadzie. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, wodniki. A zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień. Od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy, w takim układzie. Wodniki. As mieczy. I wisielec. To ciekawe, powiem Wam, bo myślę, że chodzi o to, żeby dobrze się zastanowić nad jakimś pomysłem. Tu może być jakiś przebłysk u Was. Możecie wpaść na genialny pomysł, na jakieś rozwiązanie jakiejś sytuacji, na jakieś, no tam różne inne kwestie, które Was interesują. W każdym bądź razie as to jest jakaś taka szansa, możliwość. Możliwość na nawiązanie kontaktu, na pomysł. No przy tym wisielcu to powiem szczerze, że tutaj bardziej też wisielec to jest taka karta, która owszem mówi o opóźnieniach, o tym, że tu się trzeba, że tu coś może być opóźnione, że coś może no, nie zgrać się w czasie na przykład, ale wisielec tak naprawdę to tutaj też są przebłyski różnego rodzaju właśnie. Akurat na tej karcie tego nie widać, ale zawsze zwraca uwagę tutaj głowa wisielca. Właśnie, czyli chodzi o te pomysły tak naprawdę. Przemyślenia, że tutaj w tej karcie do nas coś może dochodzić, więc coś, czego wcześniej nie widzieliśmy albo nie zauważaliśmy, nie chcieliśmy zobaczyć, więc myślę, że tutaj w tym tygodniu może być właśnie takie coś, taki przebłysk, taka jakaś jasność, klarowność. Być może z kimś porozmawiacie i uda się tutaj dojść do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś rozwiązania. Może być tak, że po tej rozmowie na przykład, czy po jakichś tam negocjacjach, po jakimś przemyśleniu czegoś, bo miecze to też myśli, więc może do Was po prostu coś dojść, może się Wam coś, jakaś sytuacja rozjaśnić, rozklarować. Być może, tak jak mówię, no, zastanawialiście się nad czymś mocno długo na przykład, coś Wam nie dawało spokoju i w tym tygodniu dojdziecie do wniosków, co to było, o co chodzi. Co jest przyczyną. Więc taka jasność się tu pokazuje, jeśli chodzi właśnie o jakieś przemyślenia, jeśli chodzi o jakieś sytuacje. Więc fajnie, bo przynajmniej dojdziecie do jakichś rozwiązań, być może. Może tutaj podejmiecie jakieś decyzje, może coś was stopowało, zatrzymywało, nie wiedzieliście, co podjąć, jaką decyzję. Gdzieś tu były sprzeczne sygnały jakieś, i w tym tygodniu wszystko się po prostu rozjaśnia. Czasem wystarczy rozmowa, czasem jakieś kwestia przemyślenia sobie czegoś na spokojnie, na przykład, a tutaj pokazuje się ten spokój, więc myślę, że tutaj możecie dojść do jakichś wniosków. No i jeszcze do tego wszystkiego kapłanka jako rada, no właśnie. Kapłanka, bardzo mądra kobieta, więc przede wszystkim może mówić właśnie o tym, żeby doradzić się jakiejś kobiety. To może być matka, to może być siostra, przyjaciółka, ktoś, komu ufacie. Ktoś, kto po prostu wiecie, że jest obiektywny i nikomu nie powie, na przykład. Zostawi dla siebie jakąś tajemnicę, więc tutaj też zaufana osoba. Więc możliwe, że karty radzą skorzystać właśnie z pomocy takiej osoby, czy rady takiej osoby. Natomiast może chodzić o to, że karty Wam wskazują, żebyście podejmowali mądre, słuszne decyzje, przemyślane, obiektywne. Kapłanka to nie są decyzje pochopne, tylko to jest wszystko. No to jest taka mądrość wewnętrzna, żebyście słuchali też jakiejś intuicji.
w sobie, jakiegoś takiego głosu wewnętrznego, który wam też coś tu podpowiadał, może od jakiegoś czasu, abyście go zagłuszaliście. I w tym tygodniu coś tutaj okazuje się jasne, klarowne. Wiecie, na czym stoicie, po prostu. No i radzą karty właśnie taką mądrość. Zachowanie umiaru, dystansu, mądre podejście do sprawy. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, rybki. Zobaczmy, co karty chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 29 kwietnia do 5 maja. Zobaczmy. Karta wieży i pustelnik. Ważny tydzień może być dla was, tak naprawdę. Powiem wam tak. Coś może tu być nagłego, jakaś sytuacja, jakaś informacja do was może przyjść. Więc przede wszystkim karty mówią o tym, żeby zachować spokój, żeby zastanowić się nad tą sytuacją, która tu się pojawia, żeby ją przemyśleć. Tutaj może być jakaś kwestia, no różne mogą być tak naprawdę kwestie przy wieży. Przy wieży to jest tak, że po prostu tutaj coś może się posypać, coś, co nie było trwałe i nie można było na tym zbudować właśnie nic trwałego, czyli na przykład jakiś pomysł nie wypalił, po prostu nie udał się. No, jakieś zlecenia niestety nie przyniosły na przykład zysków. Więc tutaj te sytuacje, które się wydarzą, będą wymagały właśnie cierpliwości, czasu przede wszystkim, trzeba będzie zdystansować się do nich, przemyśleć na przykład kolejne kroki, bo przy wieży może być tak, że na przykład ktoś z kimś zostanie umowa niepodpisana, ktoś zerwie jakieś negocjacje, coś tutaj nie wyjdzie, coś się nie uda, jakiś związek się zawali, jakaś kłótnia w związku na tej zasadzie, więc trzeba będzie do tego podejść z dystansem, dać sobie trochę czasu i przede wszystkim przemyśleć. Zastanowić się, może potrzebujecie trochę, będziecie potrzebować chwili odosobnienia po to właśnie, żeby coś sobie tu poukładać, żeby dojść do jakichś wniosków. Może chodzić o to, żeby pomóc też, wspomóc się kimś starszym, doświadczonym, ktoś tu może wam pomóc też przy jakimś tu podejmowaniu decyzji, na przykład przy tej sytuacji, która się tu może wydarzyć. Zobaczmy jeszcze kartę radę, co karty wam radzą. Współpraca, czyli karty trójka monet. Karty nie mówią o tym, żeby tak odcinać się totalnie. Owszem, przemyśleć sobie, ale też współpracować, pozwolić sobie na jakąś współpracę, pozwolić sobie na to, żeby ktoś wam mógł tu pomóc w tej sytuacji, coś tu rozwiązać na przykład. Może chodzić no, o różne kwestie tak naprawdę, więc no, karty radzą wam właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, zyskać więcej informacji w danym temacie. Stąd pewnie współpraca też, może ktoś wam tu coś podpowiedzieć, doradzić w jakiejś tu kwestii, bo to mogą być takie zachowania, które wam się też nie spodobają. Może ktoś was o coś, no na przykład, nie wiem, zwolni was bez jakiegoś tam wypowiedzenia czy coś, jakieś, nie wiem, mogą być problemy, więc gdzieś tutaj właśnie karty radzą. Współpracować z kimś, czyli doradzić się kogoś, po prostu kogoś, kto wam pomoże wyjść z tej sytuacji w jakiś sposób. Więc to mogą być różne sytuacje, ale karty mówią również o tym dystansie, o tym, żeby wziąć to tak na spokojnie, żeby po prostu się zastanowić, przemyśleć, że jest zawsze wyjście z każdej sytuacji, tak naprawdę, tylko właśnie trzeba się zastanowić też, czego się chce, czego się oczekuje od tego i tutaj działać. Działać, ale nie samemu, tylko właśnie z kimś, żeby ktoś mógł coś tutaj wam albo doradzić, albo pomóc. No, tu mogą być kwestie jakichś dokumentów, więc też warto skorzystać z czyjejś pomocy po prostu. Pozdrawiam. Cześć.